Witam Was, kochani, w kolejny piątek Wielkiego Postu. Chcę Was zaprosić do rachunku sumienia. Znów uda nam się zrobić ten rachunek sumienia przed Najświętszym Sakramentem. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Pamiętajmy, że ja ten rachunek sumienia jednocześnie prowadzę i wprowadzam do niego, więc daję na początku każdego z pięciu kroków rachunku sumienia takie krótkie instrukcje, co trzeba w czasie, który nazwijmy ciszą, czy czasie, który jest wypełniony taką łagodną muzyką, co wtedy duchowo należy robić. Zapraszam, wchodźcie w ten rachunek sumienia z hojnym, otwartym sercem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pierwszy krok rachunku sumienia, dziękczynienie za otrzymane dobrodziejstwa. Patrząc na Jezusa, będąc przed Nim, starajmy się teraz Mu dziękować. Jak najbardziej konkretnie też dziękować za całe dobro, które rozpoznajemy, za dary, które od Niego otrzymaliśmy. Dajmy sobie chwilę na to dziękczynienie. Pamiętajmy, żeby zwracać się przy tym do Niego po imieniu, do Niego mówić: Tobie, Panie, dziękuję za... W tym dziękczynieniu, jeśli w pewnym momencie nasze serce wejdzie w postawę wdzięczności, w wdzięczność, po prostu mamy wdzięczne serce, to już nie trzeba wtedy nic wypowiadać, możemy po prostu w tej wdzięczności trwać. Serce z sercem Jezusa wtedy się komunikuje, nie musimy używać słów. Wiem, że wielu ludzi w tym momencie też spontanicznie dość, ale chce się uśmiechnąć do Pana Jezusa. Jeśli takie coś dzieje się w Twoim sercu, to się też nie krępuj. Pełna wdzięczności. Uśmiechnij się do Niego, przez chwilę trwaj w tej wdzięczności, zanim przejdziemy do drugiego kroku rachunku sumienia. Ten drugi krok to jest prośba o światło Ducha Świętego. Ja teraz o to światło pomodlę się na głos, ale Ty w swoim sercu pomódl się tak, jak sam chcesz, jak sama chcesz. Proszę Cię, Panie Jezu, daj mi Ducha Świętego. Daj mi Ducha Świętego, żebym mógł popatrzeć na moje życie dzisiaj, na mój dzisiejszy dzień, na moje ostatnie dni Twoimi oczami, żebym mógł synchronizować moje serce z Twoim sercem. Trochę doświadczyć tego, co sprawiało Ci radość, gdzie się cieszyłeś z moich wyborów, z kroków, które stawiałem. Chcę też poznać, jestem gotowy na to, żeby poznać, gdzie moje zachowania, gdzie moje wybory Cię smuciły, gdzie były zaprzeczeniem Twojej miłości w moim życiu. Tak, jestem gotów, żeby to zobaczyć. Proszę Cię, Duchu Święty, prowadź mnie właśnie w taki sposób, żebym na nowo przeżył tę sytuację, rozpoznał razem z Jezusem, przy Nim, z Nim. Przyjdź, Duchu Święty. Trzeci krok rachunku sumienia trwa najdłużej i to jest taki czas, w którym chodzi o to, żeby przywołać konkretne sytuacje z mojego dzisiejszego dnia, z moich ostatnich kilku dni. Konkretne wydarzenia, konkretne sytuacje.
chodzi o takie sytuacje, w których stanąłem przed jakimś wyborem, a może byłem do czegoś inspirowany, a tego nie zrobiłem. W każdym razie chodzi o wewnętrzny wymiar różnych naszych wyborów i czynów. Taki wewnętrzny, który dotyka sumienia. Więc w pierwszym momencie chodzi o to, żeby sobie przypomnieć jedną, drugą, trzecią taką sytuację, nie za dużo. W tym kroku chodzi o uczenie się, rozeznawanie. A potem o to, żeby nurkować w głąb i patrzeć, czy to były rzeczy, które były zgodne z wolą Bożą, które były zgodne z Ewangelią, które były wprowadzaniem w życie Bożych przykazań. Czy też były to sytuacje, w których zaniedbywałem dobro, udawałem, że nie słyszę głosu własnego sumienia, zasmucałem Ducha Świętego żyjącego we mnie, tak by można było powiedzieć. Więc te dwa wymiary, po pierwsze przypominam sobie te sytuacje, a potem rozważam je w sercu, przyglądam się, badam też swoje motywacje, że jeśli zaniedbałem Boży głos, to dlaczego to zrobiłem? Co wygrało w moim sercu z Bożym głosem? Albo gdzie toczyła się walka, jednak opowiedziałem się po stronie Chrystusa, po stronie Jego głosu w moim sercu. O to chodzi w tym trzecim punkcie. Na ten trzeci punkt teraz podarujmy Panu Bogu i sobie dłuższy czas na takie rozważanie, przyglądanie się, uczenie się rozeznawania duchowego. W czwartym kroku rachunku sumienia chodzi o to, żeby razem z Bogiem ucieszyć się z tych sytuacji, gdzie udało mi się Go wybrać, gdzie udało mi się stanąć po Jego stronie w moim wnętrzu, gdzie ten głos sumienia zwyciężył nad różnymi innymi głosami. Ucieszyć się rzeczywiście razem, uwielbić Boga. Jeśli też nie wybrałem Bożego głosu i, jak mówi święty Paweł, zasmuciłem Ducha Świętego w moim wnętrzu, to jest to moment, żeby od tego smutku nie uciekać, ale stanąć, powiedzieć przepraszam. Razem z Bogiem jakby wejść w ten smutek nad moim niedobrym wyborem, ale to jest smutek, którym jest też dużo miłosierdzia, w którym chodzi o to, żeby przyjąć Boże miłosierdzie. Jeśli miałbym ubrać to w jakiś obraz, to jest tak, że jak małe dziecko nie słucha rodziców i pójdzie w jakieś miejsca, gdzie się pobrudzi albo porani, to potem przychodzi i przeprasza za to, że nie posłuchało, ale też pozwala się umyć, pozwala opatrzyć sobie rany. Taką postawę wobec Pana Boga też w nas chodzi, żebyśmy na nowo uznali w Nim Zbawiciela, tego, który może nas oczyścić, który może przywrócić nam godność.
To jest postawa prawdziwej skruchy, przyjmującej przebaczenie. I z tego też rodzi się uwielbienie, ale ono ma inny kolor, inny smak. Teraz przez chwilę trwajmy w takiej postawie, jaką widzimy, że rodzi się w nas. Albo w uwielbieniu, albo w postawie skruchy przyjmującej miłosierdzie. W tym punkcie rachunku sumienia trwamy dłużej albo krócej. Nieraz rodzi się w nas takie doświadczenie, że ja chcę dłużej zostać w tych objęciach miłosierdzia. Że ta rana mojego grzechu potrzebuje więcej czasu w objęciach miłosiernego Jezusa, żeby została jakoś uleczona, żeby ta dziura braku miłości była zapełniona, zalana Jego miłością. Zachęcam, żeby z tego punktu rachunku sumienia nie uciekać zbyt szybko. Właśnie, żeby z niego nie uciekać, żeby potrwać w nim wystarczająco długo. Dać się też uzdrowić, pozwolić sobie przebaczyć. Ale kiedy ten czas się wypełnia, to pamiętajmy też, żeby wejść w ostatni krok rachunku sumienia, poprosić Pana Jezusa o łaskę na jutro. Jezu, proszę Cię, tak bardzo chciałbym Ci być jutro wierny, bardziej wierny Twojemu głosowi w moim wnętrzu. Więc proszę Cię, żebyś uwrażliwiał mnie. Nie chcę twardnieć, ale chcę przyjmować duchową wrażliwość. Już teraz chcę ją przyjmować na jutro i na resztę mojego życia. Przyjdź, Panie Jezu. Dzisiaj chciałbym zakończyć rachunek sumienia, powierzając się w dużej prostocie Matce Bożej. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Otwórzcie serca na Boże błogosławieństwo. Dziękuję za wspólną modlitwę. Bardzo Was proszę o subskrypcję naszego kanału, danie kciuka w górę, naciśnięcie dzwoneczka. Jeśli oglądacie nas na kanale Mocni w Duchu, to zajrzyjcie też na kanał Jezuici, bo ten rachunek sumienia także tam się pojawia. Jeśli oglądacie nas na kanale Jezuici, wejdźcie też na kanał Mocni w Duchu. Zobaczcie, jaka jest tam propozycja. Zawsze znajdziecie coś dla siebie. Mam nadzieję, że do zobaczenia.